Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Manor Lords, w naszej pięknej lub też niepięknej wiosce. Zależy kto na to patrzy i co widzi albo co chce widzieć tak na dobrą sprawę. Tu akurat budują domy, to są chyba te domy drugopoziomowe, bo uznajemy, że tutaj porobimy sobie kowali, nie kowali, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ale dobra, w każdym razie. To jest ten dom, tak, on jest, tak, warsztat kowalski to będzie. Tutaj mamy pierwszopoziomowy, mamy styczeń, mamy taką, a nie inną popu... Co się stało? No jak tutaj? Co tu za... Aha, że okryto, odkryto obóz, tak? Jak tu walnęło? Uż! No dobra, panie bocie, pan już respisz armię jakąś nową na ten obóz, czy już olałeś tym? Nie, no w sumie on tego nie zniszczył nawet. No to zacznie się jakieś kradzieże się znowu zaczną. No my mamy na jedzenie malutko, ale to się ogarnie. To na spokojnie. W tym momencie to jest kwestia tego, żeby zwiększmy prędkość na maksa, żeby oni poulepszali co nieco. Tutaj mamy te warzywka, chociaż na razie warzywek nie będzie, bo zima, ale to tam... Zaraz się ogarnie sytuacja. Dobra, czyli obecnie mamy no, jeden wolny domek. Troszkę mało jeszcze, byśmy musieli gdzieś pomyśleć, gdzie my chcemy więcej domków postawiać tak naprawdę, bo już ta nasza miejscówka jest spalona. Znaczy ewentualnie tu jeszcze byśmy coś wcisnęli, tylko żeby było bez przybudówki. I to raczej no coś takiego. Tam już mogę, chociaż coś było, coś było. O, jakbym tak zrobił dziwnego, to by nawet tu zmieścili przybudowę. Śmieszne to. No śmieszne, ale prawdziwe. No, gro. Sprawdzimy, co tu z tego wyjdzie. To więcej nie kosztuje niż taki zwykły tam domeczek, więc komu to przeszkadza, prawda? W każdym razie mamy ten warsztat kowalski i tutaj możemy mówić, co oni mają robić. Robić mogą mieczyki za dwie sztabki albo jedna deska, jedna sztabka będą robili włócznie. Może im powiemy, żeby robili włócznie, bo tak się składa, że mamy trochę tego, bo mamy, znaczy mamy dużo tych tarcz, ale pójdziemy w milicję z włóczniami na przykład. Oni potrzebują, mają to, no to właśnie, to zrobimy, tylko trochę nam się tych zmniejszyło teraz, nie? Włóczników. Więc, bo łącznie mamy bardzo dużo łuków, bardzo dużo tych małych tarcz. W sumie, kto tutaj robi małe tarcze? Znaczy, te małe tarcze to byśmy mogli też... Właśnie, czy ja czasem sobie nie mogę... To już przełączmy, bo zapomnę. Czy ja byś... Czy byśmy sobie nie zrobili może... Małe tarcze możemy odblokować na sprzedaż. To jest też za piątkę. Duże są za szóstkę, co ciekawe. Ale na razie duże wykorzystajmy do włóczników. Cyk. Wywóz. I tam zejdźmy do 40 na razie na przykład, nadwyżki. A ten już idzie? Ten już idzie, co łuki zbiera. Okej. A tutaj, co tu, przepraszam, kolega kobietę przewozi? Transportuje łuki bojowe. A nie, to pani transportuje, tak? A czy co tu jest kupcem? A nie, ona prowadzi wołu. Prowadzi wołu? Gdzie pani prowadzi wołu? Jak pani... Ta pani... No chyba handel niewolnikami się rozpoczął, coś mi się zdaje, wiecie? To już nie są, ale całkiem tu pusto, no nie mamy... Ej, a... Gdzie jest nasz konik właśnie? Tutaj... No jest. A to ty jesteś! To jak działa ten handel w tej grze? To ty... Aha, to ty gdzieś wywiozłeś te? Dobra, to może... Dobra, czyli rozumiem już. Czyli jak macie to i handel, to jeśli wymagany szlak, to powoduje, że my gdzieś wywozimy, a zwykły handel to, że czasami przyjdzie jakiś zwykły chłopek, roztropek i może od nas kupić coś na przykład, nie? I tak dalej. No i z jedzeniem to sobie tam poradzimy. Nie będziemy na razie wydawać tego, myślę.
teraz co? O, teraz bierzesz duże tarcze. Ty transportujesz duże tarcze, będziesz tutaj transportował. Mamy łuki bojowe. A ty co? Weźmiesz te łuki, tak? Tak, wziął wszystkie te łuki. Okej. To nie rozumiem za bardzo, gdzie tamten wyjeżdżał. Jak my nic nie kupujemy, my tylko sprzedajemy, to oni nie muszą przecież nigdzie jechać. To jest dla mnie takie trochę niezrozumiałe, mówiąc całkiem szczerze. No dobra, ale możemy sobie te duże tarcze później odblokować albo coś innego na razie może. Buty już się robi, nadwyżka leciuchna, ale to leciuchna. Ale buty za 8 możemy. Dobra, to odblokujmy jeszcze na buty. Wywóz. Do dyszki. No to na razie 4. Dobra. Wywóz butów. No to trochę tam powinno nam tam lepiej wszystko śmigać. Aha, ciebie. No na razie nie możemy nic poza warzywkami, to poczekamy. No tam jakieś tam miody sobie jedzą. Właśnie, my mieliśmy tutaj jeszcze, możemy więcej ludzi dorzucać do miodu. To może dorzucimy tutaj do pasieki, tak na dobrą sprawę. Ci tutaj niech robią. Ja pomyślę, gdzie jeszcze możemy domy. No tutaj już niestety jesteśmy zabudowani. Teraz już takie domy by się przydały dla jakichś pracowników. Bo tutaj my chcieliśmy... A, jeszcze młyn musimy odblokować. A tu by się zmieścił jakiś ładny domek z przybudową. Nie taki, że dwie osoby mogą mieszkać. No dobra, zrobić możemy taki. Ja nie bronię. Później jeszcze musimy pomyśleć o piekarni. Bo studnia raczej jedna nam styknie na całą wiochę, tak mi się wydaje. Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Czy zostawiałeś łapkę w górę? Mam nadzieję, drogi widzu. Brak magazynu na przechowywanie nadwyżki? Co? Jak brak magazynu? Co wy pierdzielicie? Co, ten jest za daleko? Przecież miejsce jest. No, obszar bez ograniczeń. Co wy pierdzielicie? A tam tartak to kij z nim. A aprobata? Tutaj. No tutaj na razie wszystko poszło się kochać. Chociaż jest w teorii. Znaczy opał na pewno tutaj jest. Ale dobra, możemy to wszystko zwiększyć. No potrzebujemy więcej ludzi tak naprawdę. Więc teraz zwiększamy prędkość i grzecznie czekamy, aż się zacznie lepszy okres. Wprowadza się nowa rodzina. Dobra, przyszły frajery. Znowu się zrespili na terenie bota. Ale teraz bot będzie miał to w pupie, czy nie będzie miał to w pupie? Chociaż powinny H2 się zrespić. Nie, no to raczej... No, myślałem, że już będą szły dwa oddziały. No ale przez śnieg idzie sobie jeden oddział. Może później zobaczymy drugi gdzieś, to może się zrespił trochę w innym miejscu. Ale nie widzę, żeby bot teraz reagował. Już w tym momencie bot ma to w pupie chyba. Dobra, może mieć to sobie w pupie. No to jak jeden oddział, no to damy radę. To nie jest jakiś problem. Tylko jeszcze nie robimy w ogóle włóczni. Tarczy mamy 26. Masz tylko deski. Potrzebujesz sztabek. A tu są sztabki ostatecznie. Dobra, trzeba popatrzeć, co ci ludzie tutaj transportuje. Co transportujesz, panie Kowal? Sztabkę bierzesz? Nie dowiemy się, co transportuje. Łuki bojowe transportuje. Co? Przecież jak to jest warsztat kowalski, to ty tu pracujesz. Jesteś kowal. Po co ci łuki? Jak wy tutaj włożycie łuki, nie wiem po jaką cholerę, tutaj jeszcze okej. Ale, no dobra, to jest ten jeden, bo dla niego jeden, to jest okej. Ale mamy te domy dziwne.
gdzie na przykład tutaj, nie, będzie 2 na 2 ok, a tu siedzą 4 łuki. Po co? Tego nie rozumiem, no ale dobra. W każdym razie widziałem, że tarcze mają, no dobra, no naprawdę, tylko włócznie. Zacznijcie robić te włócznie, co wy macie za problem? Pobiera wodę, zaopatruje się w opał, a ty oczekujesz. Nie masz oczekiwać. No macie tutaj sztabki. Możecie je stąd zabrać, czy one... Może przez to, że są odznaczone, a teraz jak wam zaznaczę, zaczniecie je zbierać. No to w ogóle byłoby fajnie. A, tu w ogóle możemy powiększyć. To powiększmy. Czemu by nie? Dobra, no to tak czy siak potrzebujemy więcej ludzi. Jakieś tam miejsca wolne mamy. I co, panie bocie? Nie, no pan bot już nic nie robi i zaczęliście chyba tylko jeden oddział nas atakuje. No to nic strasznego, można olać totalnie. Zwiększymy sobie prędkość. Szczerze, czekamy teraz na ludzi. A, i tutaj byśmy musieli do gospodarstwa dorzucić też ludzi. Czego nie potrzebujemy? No desek jest już 100. To myślę, że na razie tartak można wyłączyć. Ja bym do gospodarstwa już kogoś dorzucił, żeby oni się szykowali tutaj. Bo niedługo to już będzie po zimie. Tam trzeba zasiać, ogarnąć, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A później możemy pomyśleć o wiatraku. Dobra, ciups. Tutaj ładne rzeczy budujemy. Czułem ponad 100 zamożności regionu. No, kończyć budowę, panienki. Tutaj chciałem jaja. Kurniczek tam powstanie. Dobra. I tu ewentualnie możemy dobudować, ale najpierw niech ten wiatrak zrobią. Ja tam tylko muszę jedyne co to kontrolować. Oni jeszcze nie wyszli z terenów bota. Luzik. Ale już tak w oddali, czekajcie, jak to było kontrolce? No w oddali to się prezentuje już ta wioska jakoś sensownie, nie? No dobra, zima może nie jest odpowiednia do patrzenia i podziwiania. No ale wiecie, o co chodzi. No jakbyśmy utrzymali te 76%, jak to by było miło i przyjemnie. Poziom kościoła. Bo to za każdy miesiąc tak jakby od nowa rośnie, tak? Ta popularność, jeśli dobrze to rozumiem. Ale tutaj pracują. Jesteśmy w stanie coś zobaczyć? Tak, pracują tu. Znaczy, przepraszam, jeden pracuje, drugi stoi jak w jakimś horrorze, taki wiecie, nie? Chłop ustawiony plecami, nie wiesz co tam się dzieje z nim, nagle młotkiem trzaśnie cię. I mamy te włócznie, a nie, no bo oni się zamieniają. No dobra, no to zaczęliśmy już produkcję włóczni, czyli o, możemy już 3 włóczników powołać, na przykład. Takie rzeczy możemy robić już w tym momencie. No ale rzeczywiście teraz nas interesuje jedzenie przede wszystkim, ale to i tak przede wszystkim to nas interesuje więcej miłych, pięknych ludzi. No różnorodność jedzenia to na razie tak nie wejdzie za bardzo. Byśmy musieli chyba, szczerze, nie wiem czy już nie spróbować tutaj coś kupować. Poczekajcie, dobra, na razie zapauzuję, bo tutaj za 12 kupujemy. A te za 13, niektóre za warzywka za 12, jaja za 12, chlebek za 14 kupujemy. No to też dużo nie kupimy. No na razie tak czy siak jeszcze ta sprzedaż się powinna tutaj odbywać. No duże tarcze. Dobra. Odblokujmy. Wywóz. Nadwyżka do dychy. Mam mindfucka. A, tutaj, bo tak myślałem, przecież ja już coś ustawiałem do dychy, a to odblokowałem buty. Dobra. Co tu jeszcze dobrego byśmy mogli ewentualnie... No, sztabek żelaza mamy multum, ale no lepiej to już je przerabiać na narzędzia i narzędzia sprzedawać albo miecze. Miecze za ile się sprzedaje? Za 8. Okej. No szczerze, taka zbroja płytowa to powinna za więcej, bo my jeszcze musimy wydać punkty, żeby w ogóle odblokować możliwość robienia jej. Więc się w ogóle jej nie opłaca sprzedawać w tym momencie. To tam deski, kamień to nie. Dachówki w sumie to wymagany szlak.
możemy wywozić dachówki. Zostawmy sobie tam 30 na przykład, bo musimy też je mieć do ulepszania. Bo tu już mamy, no ale jeszcze dwa domy trzeba ulepszyć do trzeciego poziomu. Bo tam na razie to braki mamy same. Jakby się spodziewał. No, braki w jedzeniu. Jakby się spodziewał, że tak to będzie. No zaraz zima się skończy, to też ludzi wyślemy na jagody. Tutaj się ogarnie na przyszłość. Może coś tam pokupujemy u handlarza. Zobaczymy jeszcze tak na dobrą sprawę, jak to się będzie prezentowało. Dobra. Jeszcze mamy chwilę, zanim oni tu przyjdą. Idą przez lasy. A czemu teraz ich widzimy? Czasami nie widać wrogów, jak wejdą do lasu. Teraz wszystko widać. No ale to jest teren, który też by mnie interesował. Może po tych rozbójnikach pójdziemy na ten obóz. Zostajemy też hajs za ten obóz. A, przecież przede wszystkim bot rozwalił frajerów z tego obozu, a nie rozwalił obozu? Czekajcie, a ten nowy, co się pojawił, ma ludzi? Ten ma. Ale samo zniszczenie obozu daje hajsy, więc jak jest pusty, to ja chętnie przygarnę. Tam nie będę się tą spierał, nie? 8 włóczników możemy zrobić, czy tak, was już powołamy. No i za hajs możemy kupować dodatkowych do tego, nie? Dobra, jak idą te frajery? No idą tak. Siup, 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 siup. Tutaj wyjdą. Ja się tam ustawcie. Za chwilę łuczników tam dorzucimy. Łucznicy tu. Parcela mieszkalna. A, wy to rozwinęliście. No dobra. Myślę, co z tym, bo tutaj jest problem ze wszystkim, nie? Tak, chociaż przez chwilę tam były i ubrania. W faktoriach, wy chcecie stragan? A co wy będziecie robić? Czy ja wam mogę zrobić jakiś stragan? Tylko tak, uznaliśmy, że tu będzie stragan. Uznaliśmy, że tam jest stragan. A nie wiem, czy tutaj może im jeszcze jakiś zrobić dodatkowy? Może na razie zrobię tutaj dodatkowy. Tylko znowu, jak zaczniecie mi nie tak, jak ja bym chciał się... O, tak, Tu aż jeden. A, czekajcie, zatrzymajmy to. Bo chciałem te dwa drzewka zostawić, ale dobra, no. Możemy ewentualnie spróbować, żeby ten stragan był w tę stronę obrócony. O ile będzie. Mam nadzieję, że będzie. Dobra, gdzie są frajery? Są tu. Czy to, co mamy, styknie? Możemy nawet trochę się rozstawić na takim wzgórzu leciutkim. Nie wiem, czy jest sens tych włóczników powoływać. To już będzie overkill. Tak naprawdę taka armia łuczników. Ostatnio mieliśmy mniej łuczników chyba, nie? Czy nie? Nie wiem. No w teorii mógłbym usunąć tych włóczników, to w ogóle byśmy mieli 36 łuczników, ale... Bo H36 to jest max na taki oddział jeden. O nie, tam jest chłop! Usuwa gałęzie. No to zaraz będzie sam usunięty. Dobra, uznam, że tym się bronimy, reszta może sobie ciężko pracować. A ja sam się jedzenie całkiem skończy. Życie. Tak zwane. Co tu się stało z kamerą? Kamero, tu bądź. Dobra, łuki sprzedaliśmy, mamy 113. Co byśmy mogli ewentualnie tu jeszcze... No niby te dachówy sprzedajemy, bloki, to nawet szczerze nie wiem, gdzie się robi, pewnie w jakimś domu. Albo tu, w sumie bloki. Nie, tu się bloków nie robi. Szczerze, chyba bloków się w ogóle nie robi nigdzie. No. Bloków to się nigdzie nie robi obecnie w tej grze. A, no ten dół przynajmniej w końcu. A, to tam trzeba będzie kogoś zatrudnić. To jeszcze nie musimy. Idźcie już tam do gospodarstwa. Szykujcie psychicznie na to, co tu się będzie działo. A, my ten... Mamy zrobione tutaj. To jedno dobre.
No i tutaj tylko jedzenia brakuje. Zalicza inne stragany. Ty masz stragan z jedzeniem. No to taki trochę pusty ten stragan z jedzeniem. Proszę, więcej miodu. Musimy więcej w sobie ludzi na miodku też byśmy musieli pozatrudniać. Sam miód będą jedli. Później będzie chleb z miodem. Dobra, niech oni przejdą przez te lasy. Jaką my tu mamy skuteczność? 115, 116. Stragan z ubraniami. Okej. Będzie bitka. Dobra. A ten wół gdzie się pcha? Ten wół się przepycha. Blokujcie go. Baba biega. Co się drzysz? A ktoś ci kazał tam wbiegać? Za kobita. Strzelać, strzelać. Dwóch stracili już. Dobra. Czterech już nie ma. No i tyle. No i to było tyle. Panowie, ja tu jeszcze SMS-y dostaję. Panowie. Rozwiązanie. Czemu wy też? Chociaż zapomniałem o obozie, to nie. Dobra, czekajcie. Jeszcze raz tych możemy. Tam nikogo nie było, nie? A, oni się na nowo musieli zrespić. Okej, czekajcie. Sprawdzę, co to za SMS-y, bo mogą być ważne rzeczy. Jakieś skamy. Ważne rzeczy, ważne skamy. Ktoś chciał mnie oskamować. Ważne informacje. Dobra, no to tak jak mówię, tutaj wydawało się, że jest obóz, który jest pusty. Na ten moment przynajmniej, więc jak podejdziemy, to go zniszczymy i dostaniemy hajs. Już mam ponad 1000, czyli mogę nawet przejąć ten teren sobie, to zróbmy to. Pytanie, czy bot się wkurzy? Wysuń roszczenia z użyciem wpływów. Bo w sumie jak ten bot, jak zajmował to bot, ale mamy takiego bota nieagresywnego, więc chyba się nie zdenerwuje. Bo jak rozumiem, jakby to był agresywny bot, to byśmy musieli się bić o ten teren. No ale to dalej jest, no, zaraz piszę armię spoza mapy. Tak. To jakie drzewo wielkie. Wyrwane, kurde. Jest? Nie ma. Jest? Nie ma. Trochę widać, trochę nie widać. Dobra, w każdym razie. Czyli jak tu jest sytuacja? Mamy miejsce na ludzi, w razie czego. Zima powoli odchodzi. Taka dobra informacja. A wy jak tam? Tu jeszcze dwóch belek brakuje. Pytanie dnia, gdzie te belki? No ty jesteś wiadomo gdzie. Stajenka, a wy gdzie? Oczekuję, woźnica nadchodzi. Nadchodzi ten woźnica? A wy co takie smutasy? Ten jest ranny? On jest chory chyba. Przecież ty się nie biłeś. Teraz tam padnie tutaj na ulicy. Dobra, jak tam sytuacja? Już możemy 13 zrobić włóczników w razie czego. Więc całkiem miło. To już też idzie do góry. No można zaryzykować stwierdzenie, że... Może wół byśmy dokupili, bo tutaj w sumie... Ulepszyć do stajenki byśmy musieli wpierw. Dobra, zaczęli tu budować. To może ja im to dam na bardzo wysoki. Bo czy coś jest na sprzedaż jeszcze takiego intrygującego? Już bardziej to byśmy musieli iść w kupno. Byśmy kupili jęcz... Znaczy nie, to już lepiej iść... Pytanie, ile z takiego, takiej pszenicy jesteśmy w stanie zrobić mąki, nie? Bo mógłbym też kupić tu na przykład jakieś mięso. Odblokujmy sobie. Bo rozumiem, wtedy będziemy więcej mogli, częściej. Przywóz mięsa. Na 10 to będzie 120, nie? No ale spróbujmy mieć taką nadwyżkę. Zobaczymy, czy to będzie działało. Jak tam? Tu się jeszcze nic nie zrobiło. Nie widzę, żeby tam ktoś był. I sobie grzecznie biegną.
Jeśli tu wyjdą zaraz z lasu. Oczywiście jak zajmiemy ten teren, to jeszcze nic nie będziemy robili. Chociaż akurat zima się kończy. Ale nie, bo potrzebuję 250 hajsu. Potrzeba, żeby postawić ten obóz osadników. Tu jakby nie możemy wysyłać ludzi z jednej wioski do drugiej. Tu musimy postawić obóz osadników za 250 hajsu. Wtedy dostajemy 5 rodzin początkowych. Tak jakbyśmy zaczynali grę od nowa i tu się na nowo rozbudowujemy. I tutaj do tej prowincji nowi ludzie będą przychodzili odrębnie od tamtej. A, tu rozpiła się jakaś armia. Ale... cholera wie, czy to jest taka armia, co chce nas zaatakować z racji, że przejmujemy nową prowincję, czy o co chodzi? Wy tam idziecie jeszcze? Czy oni się zbugowali? Czy ja im nie kazałem iść tak daleko? Przecież ja im kazałem, kliknąłem, że mają iść to atakować, nie? What? Co on tu robi? Ty jak już tam byłeś... Co tu się stało? Co tu się stało? Ej, ale kliknij to. O co chodzi? Skąd ty się wziąłeś? To jest szpieg. Idziecie wy? Oni są pod ziemią. No cóż, trafili do piekła. No bywa, nie? Dalej dostaję tylko po jednej rodzinie. To wystarczy, żeby ten jeden, który tam... Co tu się wydarzyło? Także tego. Piekielną świtę mam teraz. Ale idą, nie? A nie, dobra, oni są. Po prostu to się przesunęło. A możecie biec? Wy macie niby bieg. Może jak ten się do nich dołączy, to... A gdzie ty uciekasz? Dezerter! Za chłop. Dobra, idą. No to czekajcie, jedna rodzina. To dopiero będzie szło do góry, to na razie może nie. Nie wiem, ile tu w gospodarstwie powinno być, żeby to było efektywne. Na ten moment mamy orkę. To zresztą widać. Niech się tym zajmą. A właśnie, jak tutaj? Dymarka działa, ale nie powinna działać, bo tu już ten... Spadajcie stąd. Zaraz tutaj jest rodzinka. Kupiliśmy mięso, jeszcze jesteśmy na plusie. Dobra, gdzie byśmy mogli... Może więcej butów, bo jak my tam... Też skóry nie ma jakoś dużo. To w garbarni byśmy musieli więcej zatrudnić ostatecznie. Czekajcie, jak tak wezmę. Ale skór zwierząt też nie mamy za dużo. Trzeba będzie... Może skóry zwierząt byśmy dostarczali sobie. Bo one raczej by aż tak dużo nie kosztowały, obstawiam. Za czwórkę. No mówię, bo ja mogę tak, ale mogę też kupić. Że regularnie chłop będzie przychodził. No to kupmy regularnego chłopa. Przywóz. Ty może 12 dajmy. No i to tyle. Co tu możemy zrobić? No przydałoby się tutaj... No więcej ludzi, żeby oni transportowali. No bo w sumie ci tutaj siedzą. Może ja zabiorę w końcu kogoś z tego dużego... Dobra, zabierzmy dwie osoby z dużego składu. Dorzućmy jedną tutaj. I jedną osobę dorzucilibyśmy jeszcze... No do garbarni chyba jednak nie w takim wypadku. Z kamieniem to nie ma problemu. A właśnie. Zniszczyliście ten obóz? Nie, bo znowu stoicie nie wiadomo gdzie. Podbijecie kiedyś do tego obozu, czy to jest za trudne zadanie dla was? Pytanie, gdzie ci idą? No idea. Możecie biec? Zbyt zmęczeni. Trudno, macie tylko tutaj dojść. To nie jest takie trudne.
Teraz powinna się zlepić armia tutaj rozbójników. O. I teraz mogę wybrać, czy chcę wysłać zasoby do najbliższego miasteczka, czy chcę hajsy. Jeszcze nie przejęliśmy tego regionu, nie? Ale ja wezmę hajsy. 137 hajsu. Nie mogę ich rozwiązać, jak nie są na moim telenie. Więc musimy nimi wrócić tutaj. Wtedy dopiero ich rozwiążę. A właśnie. Zapomniałem o tym. Trzeba posprzątać zwłoki. To jest dość istotne. Dobra, czyli co? Potrzebujemy dwóch domów jeszcze drugiego poziomu. Ale obecnie to musimy poczekać, żeby nam się ogarnęła sytuacja jedzeniowa. Dobra, buduję ten wiatrak. To też jest na pewno dobra informacja. I tę posiadłość w końcu też będziemy musieli rozwinąć, ja zdaję sobie sprawę. No jest poborca podatkowy, który obecnie nie działa. Mury i bramy, ta czatownia zapewnia 10 miejsc w garnizonie, jednostki w garnizonie oraz mieszkańcy będą ostrzeliwać nadciągających wrogów i to pozwala też na dalszą rozbudowę. Więc myślę, że możemy to gdzieś tu postawić. Ogólnie to możemy to złapać i przesuwać jeszcze, jak bardzo byśmy chcieli. To trochę kosztuje, to tak... No, na razie commit to jedno. Commitujemy się do tego jednego. No tutaj handlarze cały czas będą latali. Dobra. Czyli wy tam wracacie, mam nadzieję. No to byśmy musieli zniszczyć jeszcze jeden obóz, to by można było stać na to. Chyba, że... No nie, podatków jeszcze nie chcę pobierać ostatecznie. Gdzieś jeszcze się obóz zrobił? Tutaj. Ten obóz już ma rozbójników, więc no na razie to olejmy, bo wolę nie wysyłać moich pracowników. Niech oni robią i rozwijają tę wioskę, bo to jest najistotniejsze na ten moment. Region zajęty. Nie jestem fanem tego dźwięku, tak sobie grasz, jest miło i spokojnie. Się można normalnie wystraszyć. I mamy ten region i tak jak mówiłem, no musimy go rozwijać od nowa, ale to trzeba 250 zł wpierw zebrać. Jak tam tutaj jagódki? Jeszcze nie istnieją. Żywe lutelowice, budowa ukończona, wiatrak. Dobrze. No więcej domów trzeba rozwinąć. Tutaj możemy rozbudować. Wprowadza się nowa rodzina. To jest bardzo dobra informacja. Tylko teraz nie mamy miejsc, więc trzeba porobić. A właśnie jak tam obóz drwali pracuje? Tam pracuje niby. To niech pracuje. Ty, a co robi ten przeciwnik nasz? Stracił armię, czy... Nie, no on idzie tylko sobie na tych. No dobra. Niech idzie, skoro musi, ale przechodzi przez moje tereny. Powinienem się obrazić o to. Tak na dobrą sprawę. Pa, 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 pa. Wygląda jakby się paliło, nie? Można wystraszyć. Myślę, gdzie kolejne domy dać. Jak wyglądała żyzność? Ewentualnie tutaj myślę jeszcze o kilku domach. Jak to zrobić? Nawet nie najgorzej by to wyglądało. Tylko, że w sumie wiatrak będzie miał problemy. Bo tam wydajność zależy od tego, czy on ma pusto, czy on nie ma pusto. Aha, zapomniałem, że tutaj takie dziwactwo zrobiliśmy. Można, można. Czekajcie, bo te inne to tu powstały. Znaczy, no mogę tu zrobić kilka domów. Przy tam, gdzie jest dół z trupami. Ale dobra, damy tutaj mimo wszystko też. Tu co powstało? Z ubraniami. No bardzo lubią stragany z ubraniami robić. Bardzo lubią. Dobra, bo jeśli chodzi o jedzenie, to teraz zaczynamy się zabawiać z pszenicą. Owczarnia to tylko nam wełnę daje, nie daje nam to jedzenia. A wiatrak robimy i jeszcze piec chlebowy jest potrzebny. A, belki się skończyły. Naprawdę? Really? Czyżby obóz drwali już nie miał gdzie? To na razie możemy co najwyżej spróbować brać stąd, no. Jeśli tam będziemy przyjmować, bo aha, bo ja zielarza też chyba wyłączyłem. Czy tam leśnik? A nie, jest leśnik. Panie leśnik.
A no bo zima była, panie Lutelku. Wie pan, czy istnieje coś takiego jak zima? Co? Zima? Jaka zima? No bo tam spróbujemy to robić. Na razie niech oni stan wtedy biorą drzewa. Tu już się zaczyna robić lepiej. Postęp siewu, później jest wzrost upraw i będzie pszeniczka, nie? No te dachówki coś nie chce nikt sprzedawać. Trochę niemiło. Dobra, no na razie musimy odbić się od dna, jeśli chodzi o jedzenie. Właściwie jeśli chodzi o ilość ludzi. Mam jeszcze jakiś dom do ulepszenia? Chyba nie, ten już ulepszałem. Tu mogę co najwyżej... Armia innego władcy, no to tam sobie łazi, po prostu niszczy frajerstwo. On w ogóle wyjdzie z... On tak wygląda jakby... A, myślałem, że on idzie już poza mapę, ale nie. Ale tak, idzie poza mapę. Ale nie, ale tak, ale idzie, no. Zatem wyjdzie poza mapę i tyle. A mnie tylko ten teren interesuje, więc nie potrzebuję. Bot niech sobie żyje. Co mnie bot obchodzi? Ile my tutaj już składujemy? Mało na razie tej rudy. A sztabek jest multum. Ktoś mieszka? A, mamy tu dwie rodziny w ogóle. Jakie wy macie ten... Aha, nie, no tam nie będziemy wam robili, bo tam były inne plany co do tego, co tam ma być zrobione, nie? Tutaj możemy dać jeszcze kurki. To jest rozbudowywane jeszcze. Tutaj dałbym warzywka. Musimy jakoś porobić coś z jedzonkiem. Dobra, czyli jest wiatrak. Handla... Uuu, to są niezłe pieniądze. O takie pieniądze nic nie robiłem. A, bo ja zrobiłem chłopka, który ma robić narzędzia, nie? Kuźnia. Kiedyś tam kogoś wrzucimy. Jeszcze możemy robić narzędzia, które w tym momencie raczej są u nas. No, przyszli ludzie, to można teraz... Przyszły teraz dwie rodziny, czyżby? Nie, raczej nie. Dobra, no to tutaj... Nie wiem, czy jest potrzeba, skoro aż tyle może być, ale możemy dorzucić ewentualnie, panie Lutelku. Pan może zrobić nowe pole, nie? Pole, pole, tu jest zielono. Tu jest ładnie. Takie pole możemy zrobić. Szkoda, że nie można więcej... bo na shifcie... Nie... No tutaj plus, minus nie ma, to nie mogę sobie... Nie mogę sobie tego inaczej zrobić. Czekajcie, bo bym tak chciał przy drodze ładnie. Takie pole tu zrobimy. Dajcie tu od razu pszenicę. Później ugór. Później ogór, a później znowu pszenica. Zobaczymy, jak to tam procentowo się będzie prezentowało. No, ale takie pola, tak sobie właśnie tutaj ludzie idą, a tu pola, no pięknie to wygląda. Pasuje, moim skromnym zdaniem. Wioseczka jak ta lala. Tak wam powiem. Tu chcę kurki. Tu chcę warzywka. W sumie jeszcze kuski to by skóry dawały, właśnie. To tu może damy sobie zagrodę kuzy. I tu też zagrodę kuzy. To jest takie dziwne to warzywka. Ja tam się zrobią warzywka, ale tu jest, wydaje się, pełne miejsce na warzywka. Budowa ukończona. Bardzo dobrze. No dobra, to tam się nam rozwijamy się powoli, bo powoli się rozwijamy. Tutaj tych włóczni, no tyle, żebyśmy zrobili pełne armie. No to trochę jeszcze brakuje i resztę można sprzedawać albo przełączyć się na mieczyki. To jeszcze zrobimy oddział z mieczykami na przykład, nie? Można coś tam powalczyć z botami w końcu, znaczy z botem jednym. Tutaj też...
Na razie pomyślę, co z tym trzecim zrobię. Już są 2 miesiące, tak. Tylko jedzenie, znaczy opał spada. Trzeba będzie tutaj się pilnować z tym. Ale jest nadzieja, że utrzymamy 75% już na zawsze. To oznacza, że musimy zrobić jakieś nowe osiedle. Macie pomysły, gdzie zrobić nowe osiedle? Raczej teraz powinniśmy w tę stronę pójść chyba, nie? No bo tutaj już nie wciśniemy. To jest takie główne osiedle dla Bogoli, a tutaj takie robocze by powstawało. Mimo wszystko... Może wciśniemy tutaj chociaż 2 domki. Nie wiem. Tak, żeby ten młyn nie krzyczał, ale będzie krzyczał. No tu jeszcze zmieścimy ostatecznie. Wiesz, tutaj ten leśnik, tak właśnie nie powinno się. Chyba, że tu jeszcze pójdziemy. Ale tu może być problem. O, to za mało jest miejsca. Gdzie? No tam to właśnie ci będą najbardziej piszczeli na braki, ale ostatecznie... Chociaż nie, no będą tak mieszkać daleko, nie będą mieli co robić, to tutaj musimy myśleć. Niestety już o tej części, tak przy głównej drodze też ktoś musi mieszkać. Strażnicy nasi wielcy. Tylko bardziej... No... Myślę, że można olać temat żyzności. A nie mam aż tyle, mówicie? Czekajcie, trochę zmniejszymy na razie. Nawet 8 mam 6, no dobra, to na 3. To tu jakoś. O, tak przy polu, z dobudówkami. Myślę, że będzie git. Dobra, no ale też za dużo ludzi nie może być względem tego, jak my tutaj sobie radzimy z jedzeniem. Tutaj jest wzrost upraw. Tutaj dopiero ogarniamy temat. Ale pracują. Widzicie, jak ciężko pracują, jak robią swoje. Są dobrzy ludzie. Są bardzo dobrzy ludzie. Dobra, no to jest kwestia tego ogarnięcia. A, i no na razie dalej jest problem. Chociaż... No te belki. Belki. Więc jak ktoś jest wolny, to zapraszamy tu. Bo musimy się belkować. Teraz w końcu rzeczywiście belki się pokończyły. Mięso minus 2. To nie za dobrze. 31. Nie no, łuków mamy. Włóczni już jest 40. Ja wiem, że są dostępne zarządzenia. No ja pierdzielę. Pojawia się nowy miesiąc, spadamy na 74%. No 2%, no. I dalej tylko jedna rodzinka chce przychodzić przez to. To jest po prostu poczwarz. Wprowadza się nowa rodzina. No fajnie, fajnie. Ale nie wiem, czy tu 2 nie dać. Trochę już tu drzewa porosły. Nie wiem, czy one jakoś rosną szczególnie. Żeby im nie powiedzieć, żeby jednak już tu znowu wycinali. Bo oni teraz tutaj niby łażą po te belki. Dobra, trudno. Na razie niech tutaj wycinają. A tam może to porośnie czy coś. Dobra, co mnie interesowało? Mnie interesowało to tam swoją drogą. A mnie interesowało pozbierać belki, żeby poulepszać co nieco. Jeszcze musimy tutaj mieć 2 poziom. No to 1 ulepszymy. A później na 3, no to tak. Żeby mieć 3, to jeszcze musimy karczmy zaopatrzyć. I 2 rodzaje ubrań, ale to buty stykną. Proszę się tam ogarnąć z butami. Mamy 1 kaletnika. Po niego tu się nic nie ustawia. No ale tam robią te buty niby. No dobra, to żeby karczma, to potrzebna nam jęczmień.
I potrzebny nam jeszcze zwykły dom, gdzie oni robią. Czekajcie, jak tutaj jest w sumie karczma. To jest ten duży skład. To gdzieś... Gdzieś jeszcze jakiś... Tu niestety mamy dom. A mogę go ulepszyć, ciekawe. Ale nie, to by się przydał tu gdzieś jeszcze dom. Właśnie jeden. Znowu do mnie jakieś powiadomienia. Co ja dzisiaj taki popularny? Ja nie wiem, czy oni by... No w teorii, ale nie, to bez przybudówek, a tak... Nawet jestem za. Może dziwne, ale jak jest im dziwniejsze, tym fajniejsze moim zdaniem. Ale to jest tylko moje zdanie na ten moment. Jak tam sytuacja z żelazem? 43 mamy, tu się też kończy w ogóle już ilość. Więc niech już zrobią do końca. A to się zrobi problem, bo my nie będziemy mieli tutaj żelaza, trzeba będzie je dostarczać z innych terenów. A ten teren też miał raczej, ten ma 200. Który ma tutaj dużo? Ten. 3000. Co bot przejął, ale tu jeszcze jest 2. Tam są 2. No i tam co bot ma, to już jest kupsko tak zwane. Bo na tym co mamy, to jest dużo gliny. No to dachówki trzeba będzie sprzedawać przede wszystkim. Ale dobra, bo ty bocie zniszczyłeś ten obóz frajerów, tak, zniszczyłeś obóz frajerów. Dobra, trudno się mówi. No jak sytuacja? 21%. Tutaj mamy sianko. Zmniejszmy prędkość, popatrzmy. Jak pracują ciężko na polu, aż tak chodzą sobie, a tutaj sieją. Dzień dobry, my siejemy. Czemu mi myszka wychodzi poza ekran? Proszę tak nie robić. No sieją. Ori, mogę tu gdzieś stanąć, pewnie się przypatrzyć. O, tutaj ładne wejście. Porozwalam. No tak muzyczka zniknęła. Porozwalam wam tu wszystko. Dzień dobry. No sieje pięknie. Aha. Jak we mnie rzuca frajer. Dobra. Budowa ukończona, to jest też dobra informacja. Ale tak, czyli mamy tyle, ile będziemy mieli tyle, ile trzeba, jeśli chodzi o drugi poziom. Bo na 3 wtedy trzeba będzie przemienić na 3. Ale to jeszcze długo, długo nie nastąpi. Bo tak jak mówię, musimy ogarnąć, żeby ta karszma działała, czyli potrzebny będzie jęczmień. No i jedzenie. Czyli no... Tu byśmy musieli sobie jęczmień ogarnąć. I transportować tutaj. Czyli trzeba będzie to rozwinąć, tę wiochę, tak na dobrą sprawę. Mamy 33 osoby. No jedna może przyjść, ale jeszcze budują te domy. No na razie to trzeba będzie się zabelkować, powiedzmy. Domów narobić. Co by były po prostu same idei. Mogę tu jeszcze zrobić kilka dla samej idei. Gdzie bo to? No mogę takie coś zrobić jeszcze. A w su, chociaż... No może lepiej będzie wyglądało. Możemy wykombinować jeszcze coś takiego. Dobra, zwiększmy prędkość. Czyli nam się powoli zwiększa. No to wypada, żeby doszło do końca. Obaj dawać kończyć panienki. Pięknie to się te prezentuje tutaj. Dajcie tu warzywka. Dajcie tu warzywka. A tu dajcie kurnik. Trzeba będzie... A, właśnie, bo już mamy pewnie tutaj, nie? Oczywiście. Proszę zbierać. Znaczy, tu jeszcze możemy zrobić ogródek zielny. Ale... Zioła to też na ten moment tak niepotrzebne do niczego. Raczej są... A dalej jesteśmy... Jeszcze tam brakuje do tych 76%, żeby te dwie dostawać. Odkrywka się skończyli. Ale robią jeszcze. Co wy tam robicie, jak już nic nie ma? Oszukujecie?
całkiem tu pusto, zobaczymy. Znaczy, bo my to możemy ulepszyć, żeby zrobić głęboką kopalnię, ale to trzeba ulepszenie kupić to. Czyli trzeba tu przejść i tu, ale ostatecznie chciałem. Bo chyba tu już nic ciekawego nie zdobędziemy. Znaczy, w teorii jeszcze jest to, że podwaja ilość mięsa pozyskiwanego przez myśliwych oraz rzeźników z zagród dla kóz. No to też jest coś, co jeszcze nie istnieje w tej grze na ten moment, te kozy. No tu trochę przedmiotów jest, ale tak nie są zainteresowani sprzedażą. Czy też kupnem bardziej. A, bo ja ulepszyłem właśnie stajenkę. Tu byśmy sobie może wółka ogarnęli. I jeszcze na przyszłość możemy już zrobić stacja karawan, żeby wymieniać się między naszymi regionami. Możemy już na przyszłość ją postawić tu na przykład. I tak to się żyje na tym świecie, moi drodzy. W teorii dymarka mogłaby już działać. A właśnie, bo ja już zacząłem te narzędzia też robić. No mówię, narzędzia na ten moment chyba w ogóle nie są potrzebne. Jak rozumiem, kiedyś może będą potrzebne, żeby zwykli ludzie mogli coś budować. Ale w tym momencie to narzędzie to jest idealna rzecz na sprzedaż. One są tutaj, nie? No kupmy sobie wywóz narzędzi. Nadwyżkę chcę mieć tam, nie wiem, 10 na wszelki wielki, jakby się okazało, że one są do czegoś potrzebne, ale wątpię. I jest to kolejna rzecz, którą możemy sobie grzecznie sprzedawać. Przyjdzie wół, to może właśnie kogoś jeszcze tam pozatrudniamy. Albo gdzieś przydzielimy, a właśnie jak tam dechy? Właśnie, już desek nie mamy, panie Lutelku. On będzie tutaj musiał kogoś mieć. I tu jest trwały przydział. Zaraz przyjdzie, no chyba, że skąd wywalimy. Zaraz przyjdzie tam nowa rodzina. Mamy przecież miejsce. Nie no, z miodu nie będę zabierał. Bo to jest nie halo. Dachówki niech robią, bo je sprzedajemy. No tu co najwyżej mogę na razie zabrać jedną osobę. I git. A te drzewka podrosły. Tu już wycięli, obóz drwali, cyk, myk. Proszę zająć się tutaj teraz tymi drzeweczkami. Tylko tak, kurczę, nie latajcie mi poza mapę, poza mój region. Tylko dłużej wszystko wam wychodzi. Jak tam miodek w ogóle? Coś tam chłop robi. On się w mima bawi chyba. A coś robi. Nie ma dowodów, że nie robi. On robi, że wy tego nie rozumiecie, to już jest wasza sprawa. To nam niestety spada żyzność. Rosną bardzo powoli uprawki. No ale wiadomo, to jest... Jesienią dopiero będą żniwa, kto by się spodziewał. Możliwe susze w ogóle. To chyba nie istnieje też, że te susze, się wydaje. No tak, jak zbierzemy pszeniczkę, to wtedy raczej dopiero wrzucimy tu ludzi do wiatraku. Tylko pszenica to idzie do spichlerza czy do składu? Pszenica idzie do spichlerza. Ja nie wiem, czy nie zrobić osobnego spichlerza bliżej, ale to ludzi potrzeba. Ludzie o ludzie. Właśnie jak tam pan w kuźni? No tutaj ma młoteczki. Sobie robi pięknie. Dobra, pojawiła się nowa rodzina. No pięknie pracują. A wy właśnie jak tutaj? Czyli wy pracujecie, może nie pracujecie. Okej. Okay. To was stąd zabierzemy. Nie wiem, czy szybciej może jagód nie pozbierajcie. A ja jeszcze bym... Do karczmy nie ma sensu. Może jeszcze do garbarni kogoś wrzucimy, żeby szybciej skóry robili zwierzęce.
No i to tak się powoli, powoli rozwijamy, zależnie od tych naszych ludzików pięknych. Przy ładnej muzyce. Uuu, 400 zarobiłem. To jest dobra kwota. To już jest miło. Moglibyśmy coś więcej kupować na przykład wtedy, nie? No głównie z tym jedzeniem. Zwiększyć mięsko do 15. Jabłka za trójkę, no warzywka są za dwójkę. Znaczy nie, bo ja patrzę tu, Boże, gdzie ty patrzysz, panie Lutelek? No mogę założyć i jabłka przywozić. Jeszcze tam, nie wiem, 15 na przykład. I jakoś to będzie szło nam powoli do przodu. Miejmy skromną nadzieję. Ale to już nie dziś, moi drodzy. Bo mamy prawie godzinkę, więc powoli rozbudowujemy tę piękną wiochę. Mam nadzieję, że się wam podoba ta seria z Manor Lords. Oczywiście na pewno jeszcze zajmiemy tamten drugi region, żeby tamten jęczmień chyba stamtąd pozyskiwać. Ale to trzeba będzie hajs nazbierać. I ostatecznie to tyle, co mam dzisiaj wam do powiedzenia, więc jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!